symbole natury i mistycyzm to tytuł kolejnej sali, w której prezentowane są te późniejsze obrazy Homolskiego, który pod koniec swojej działalności, swojego życia stał się bardzo wierzący. Ta wiara była jego głęboka, ta religijność była jego bardzo przeżywiona. No i widzicie, niestety nie dam rady opowiedzieć dzisiaj niestety krócej. Modlący się Kosynierzy przed bitwą pod Racławicami, pod Twoją obronę, słynny obraz, krzyż w zadymie, zadymce. No, to co muszę Wam pokazać, to oczywiście muszę Wam pokazać orkę. I kuropatwy. A na koniec creme de la creme, żurawie. Przepiękne żurawie, obrazy przedstawiające żurawie. Z tych trzech najbardziej mi się ten podoba. Moje kochane żurawie, które kilkanaście lat temu powróciły na nasze pola. Pozdrawiam z Muzeum Narodowego w Warszawie, gdzie trwa przekrojowa wystawa twórczości Józefa Homolskiego. Czuwaj, do widzenia.